gości, no i mieszkańców Gierałtowca. Witam na narodowym czytaniu trylogii Henryka Sienkiewicza. Przyszedł nowy 1655 rok. Styczeń był mroźny, ale suchy. Pewnego wieczora siedziała panna Aleksandra w izbie czeladnej wraz z dziewczętami dworskimi. Światło płomienia padało na ich młode, rumiane twarze, one zaś z rękoma wzniesionymi ku kądzielą, lewą podszczypując len jeńki, prawą kręcąc wrzeciona, przemły gorliwie, jakby na wyścigu. Czy na tym ognisku rozpali się płomień spokojny, niejasny? Ktoś tu jest. Jakiś jest. W szubie i czapce, futrzanej na głowie. Przez ten czas jednak zdołała panienka dojrzeć połową jak żyto, mocno podgoloną czuprynę, smogła cerę, siwe oczy bystro. Do pierwsze służby droższy legat, który naprzód chciałbym odziedziczyć. Ona zaś zmieszała się jeszcze bardziej i nakrywszy oczy długimi rzęsami, a z niego bije, mówiła jedna. Kiedy wszedł, myślałam, że królewicz. Córka kurwiecówna poszła krząkać się wedle wieczerzy. Nie bardzo dbać pan są fundowany, gdy tak obsesem na mnie nastajesz, aż mnie dziwno. Nic to nie szkodzi, no i mój dziaduś żołnierzem był, ale dziękuję za dobrą chęć. Odrzekła Oleńka. Oleńka spoglądała nań z boku, rada, że jej pije. Potem z wolontarzami chodziłem, których zbierałem. Panna Aleksandra spoważniała i odrzekła po krótkiej chwili milczenia. Na wielkim gdańskim zegarze w jadalnej izbie stojącym. Sanki czekały już przed gankiem, więc ubrał się w szubę i żegnać ją począł, prosząc, by do komnat wróciła. Słyszała jeszcze jego śmiech szczery, wesoły. Oczą stała bujna postać młodzieńca. Mur z jednej strony, mur z drugiej. W środku szeroka droga, a on sobie jedzie. Pan Andrzej. Tu Oleńce wydało się, że widzi jak na jawie płową czuprynę, siwe oczy i śmiejące się usta, w których błyszczały biało jak u młodego psiaka zęby. I dziękuję bardzo. Nie wiem, co to jest.